Panie Prezydencie, koleżanki i koledzy, nauczyciele, wychowawcy, szanowni rodzice, drodzy uczniowie, maturzyści oraz zaproszeni goście. Witam wszystkich bardzo serdecznie na studniówce Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach. W sposób szczególny witam naszych tegorocznych maturzystów, uczniów klasy 4 AP, technik elektronik, z wychowawcą panem Grzegorzem Doroszem. Uczniów klasy 4 AP, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, z wychowawcą panią Moniką Moińską. Uczniów klasy 4 CT, technik elektryk, wychowawca pani Anna Kuś. Uczniów klasy 4 DP, mechatronik, wychowawcą pani Bernard Szczerbowską. Uczniów klasy 4 IT, technik informatyk i wychowawca pana Radosława Konopia. Uczniów klasy 4 DP, technik teleinformatyk i wychowawcy panią Wandę Dmowską. Uczniów klasy 4 MT, technik mechanik i wychowawcę panią Wandę Kremnicę. Mamy również uczniów klas licealnych, 4 LA, wychowawca pan Jacek Garboliński. I wykonawca pani Agnieszka Golec. Dzisiejszy wieczór to czas wyjątkowy, niepowtarzalny, taki, który zdarza się raz w życiu. Studniówka to nie tylko uroczystość szkolna, to kolejny krok do dorosłego życia. Drodzy maturzyści, za 100 dni egzamin maturalny. To sprawdzian waszej wiedzy, umiejętności, ale również radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywania słabości. Ale dzisiaj czas na zabawę. Żeby ta zabawa mogła się odbywać w tak pięknej scenerii, dobrze zorganizowana, to wiele osób podjęło szereg działań organizacyjnych, za które bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję uczniom, dziękuję rodzicom, dziękuję nauczycielom, wychowawcom, wszystkim tym, którzy przyczynili się, żeby ten bał się odbył. Gdy patrzę tak na was, to cieszę się, moje serce rozpiera radość. Mogę powiedzieć, że jestem dumny, tak jak dumni są z pewnością wasi rodzice. Wyglądacie pięknie, wyglądacie wspaniale. Życzę, żeby ten dzisiejszy bal był dla was czasem wspaniałym, takim czasem pięknych doznań, które zostaną wam na długo w pamięci. Życzę wam dobrej zabawy. Studniówkę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach roku 2023 uważam za otwartą. Dziękuję.